Choć temperatura w nocy spada już do kilku stopni Celsjusza, to jeszcze nie wszędzie grzeją kaloryfery. Na razie to 19 było, żeby otworzyć kaloryfery dla nabicia tego, żeby sprawdzić, jakby były jakieś wycieki czy coś, to są fachowcy pod telefonem, a na razie jeszcze nic nie grzeje. Ciepło czy zimno? W mieszkaniu? No chłodno, bo jak to w mieszkaniu, cieplej jest na słońcu. Zimno. Rano jest zimno, na wieczór też. No. Tak jest między innymi w Katowicach. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopiero w środę podjął decyzję o wydaniu dyspozycji do dostawców ciepła o włączenie ogrzewania. W poniedziałek mieliśmy tutaj apogeum telefonów. Słuchamy mieszkańców, rozmawiamy z zarządcami i podjął pan dyrektor wczoraj taką decyzję, że włączamy grzanie. W niektórych lokalach zarządzanych przez KZGM ciepło powinno się pojawić nawet dzisiaj. Miejski zarządca zapewnia, że najpóźniej do końca tygodnia we wszystkich lokalach kaloryfery będą grzały. Ciepło mają już natomiast mieszkańcy Mysłowic. Przyjęliśmy taką zasadę, jest ona w regulaminie ujęta, że jeżeli przez 3 kolejne dni po godzinie 19 temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni, wtedy mamy podstawę do rozpoczęcia. Poza tym jeszcze są telefony mieszkańców, petycje, też bierzemy to pod uwagę. Na zimę szykują się również producenci ciepła. Fortum, które dostarcza ciepło m.in. mieszkańcom Zabrza, Bytomia czy Częstochowy, zapewnia, że dostawy są niezagrożone. Czas letni wykorzystaliśmy na niezbędne naprawy, niezbędne przeglądy, tak aby zima przeszła w miarę możliwości bezawaryjnie. Jesteśmy gotowi nie tylko pod względem technicznym, ale także pod względem zaopatrzenia w paliwo. Mamy zakontraktowane paliwo na cały sezon zimowy. Firmie Fortum jest o tyle łatwiej, że w swoich kotłach spala nie tylko węgiel, ale także RDF, czyli paliwo pochodzące z odpadów z tworzyw sztucznych. Tauron Ciepło też zapewnia, że jest w pełnej gotowości. W tej chwili u nas Tauron Ciepło sukcesywnie na wniosek wspólnot, spółdzielni i zarządców uruchomiliśmy już dostawy ciepła dla większości naszych odbiorców w aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej. I o ile kaloryfery wkrótce będą ciepłe, zarówno w blokach, jak i domach, to mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że tanio już było. Opłaty w niektórych przypadkach już wzrosły, w innych wzrosną wkrótce.